Serdecznie bardzo się cieszymy naprawdę, że Państwo nas dzisiaj odwiedzili. Myślę, że Pani Grażyna też. No będę mówić Grażyna, bo jesteśmy na ty, także nie będę tutaj się jakoś tak patyczkować, snobować. Zaraz się dowiemy, skąd Grażyna się tutaj wzięła w Kłodzku. Dowiemy się, jak powstała ta jej górka tomików, które ma obok siebie. Jak się zainteresowała poezją. No jak wyglądała w ogóle jej droga i do twórczości, i do innych wszystkich pasji, które posiada. Przed Państwem Pani Grażyna Waluch. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że Państwo tu dotarli, bo myślałam, że może będę tylko sama siedzieć. Z nami. Grażynko, powiedz tak. Państwo mogli przeczytać na ulotce i na plakacie w skrócie, jak to się stało, że Grażyna znalazła się w Kłodzku. Ale może ty opowiesz swoimi słowami trochę szerzej, opowiadając o jakichś urodzona w Przemyślu, szkoła we Włocławku, czyli zupełnie inne rejony niż tutaj nasze. No i SGH w Warszawie, potem Wielka Brytania i nagle Kłodzko. Tak po troszku coś o Przemyślu urodzona, rodzice od zawsze tam? Nie. Mój ojciec był w WOP-ie. To chyba było Wojskowa Ochrona Pogranicza. Moja mama pochodziła z Włocławka, mój ojciec pochodził się też z Kujaw, z małej pochodzi, z takiej wsi Dobre. No i był profesjonalnie w wojsku, z tego co rozumiem, wtedy. No ja się urodziłam w Przemyślu, ale ja Przemyśla w ogóle nie pamiętałam, nie znałam, dlatego że moi rodzice później się przenieśli gdzieś tam chyba do Koszalina, później do Ustki. No jak to z wojskiem bywało, przerzucali z i później moja mama nie chciała już tak podróżować bez przerwy, no bo to były ciężkie warunki wtedy. Opowiadała mi, jak w takim zimnym wagonie mnie wiozła do Włocławka. A to nie były czasy wojny, proszę Państwa, tylko no, dużo, dużo po. Strasznie. I z Przemyśla, przecież to jest tak daleko. Tu jest daleko do Włocławka. 6,5 godziny. No ale z Kłodzka. Z przesiadkami dwoma, co najmniej. No i... A dlaczego do Włocławka? Tam też rzucili was? Nie. Moja mama już nie chciała, żeby mój ojciec był w tym wojsku i on wyszedł z wojska. I wrócili do Włocławka. I ja się tam wychowałam we Włocławku, chodziłam do liceum. To znaczy do podstawowej też, bo ja w ogóle nic nie pamiętam z tych podróży. Ale moja mama zawsze mówiła, że ja chyba z tamtego okresu nabrałam takiego, no takiej chęci do podróżowania, bo ja ciągle podróżuję i uwielbiam podróże. Poczekaj, bo jeszcze skończyłaś studia w Warszawie. Tak. I tutaj mam takie pytanie, bo skończyłaś SGH, staś ekonomistą, jakimś handel zagraniczny. Dlaczego taki wybór studiów? Ja chciałam właściwie studiować, chciałam być dziennikarką, ale w tamtych czasach trzeba było najpierw skończyć jakieś studia, a później zrobić podyplomowo dziennikarstwo. No i dziennikarzy już było sporo. Mieli doświadczenie, więc zaczęłam sobie tak myśleć. No dopiero w ostatnim roku w liceum, jak już byłam na tym całym... W tej naturalnej klasie. Tak. No, kiedy już właściwie nie zmieniają nic. I zaczęłam sobie myśleć, Boże, a jak ja się nie dostanę, to tak, albo wyląduję w bibliotece. Uwielbiałam czytać książki, tak. Ale ja wtedy bym w ogóle biblioteki nie opuszczała, tylko moje całe życie to było tylko czytać. Albo będę nauczycielką. I jak dostanę takich jakieś dzieciaki, które nie będą się chciały uczyć, no to przecież mogę im krzywdę zrobić, nie? Bo ja tylko lubię takie, które chcą się uczyć. No i pomyślałam, no to nie, to na pewno nie. No i moje koleżanki, siostra kończyła SGH i ona mnie namówiła. No ja już myślałam, że z matematyki... To była bardzo dobra uczelnia w tamtych czasach. No to był tylko jedyny wydział handlu zagranicznego w Polsce. No i w końcu wylądowałam z powrotem we Włocławku.
i pracowałam w takim, to była taka wielka budowa, tam budowali jakiś tam chlorek, winylu, PCW i tak dalej. Zaczęli na licencji japońskiej, no i tam właśnie mnóstwo Anglików było, bo kontrakt był tak zawarty, że Polska wszystko, aha, Polska dostała kredyt z Lloyds, a musiała wszystko mieć z Anglii, czyli od gwoździa małego, poprzez wszystkie maszyny, ludzi i tak dalej. Także to było straszne. Dla mnie to było straszne, że coś takiego się stało, no ale dostałam pracę, używałam język. No i poznałam mojego męża przez książki. Ale nie w bibliotece. Znaczy... Poniekąd. Proszę? Nie, no dobrze, dobrze, no. Słucham. No nie, no mój kierownik powiedział do mnie, słuchaj, pogadaj z nim, on ma dużo książek. Wszyscy mu zostawiają. Ja sobie pomyślałam, a tam będę tam gadać, jeszcze pomyślę, że coś tam innego chcę albo coś, nie? No ale zaprosił mnie na obiad, też tak myślałam, iść, nie iść. No ale w końcu poszłam. No i przegadaliśmy tyle godzin o książkach i tak dalej, no i tak się zaczęło. I postanowiłaś na tej emeryturze, bo mąż zmarł, tak? Zmarł. Tak, zmarł w 2001 roku. I pomyślałaś, że wrócisz do Polski, że... Nie, wiesz, to było tak, że ja jeszcze pracowałam, ale moja mama już nie chciała przyjeżdżać, bo nie mogła latać, tylko przyjeżdżała autokarem i już dla niej za ciężko było. No i jak ona już nie chciała przyjeżdżać, a tak w ogóle to ja tylko przyjeżdżałam co 2 lata, na 2 tygodnie. Właściwie tylko miałam jedną przyjaciółkę, która mówiła po polsku, także musisz to doceniać, że w jaki sposób ja mówię. Na pewno mogłabym mówić piękniej, gdybym miała więcej osób do rozmowy, nie? No, i przestałam czytać polskie książki, bo jakoś tak zaczęło mi się wydawać, że ta współczesna literatura jest trochę taka nudnawa. I tylko jak przyjeżdżałam, to czytałam jakieś tam magazyny, gazety, Oddechy do Decha, ale książki przestałam czytać polskie. No i właśnie jak mama się już przestała przyjeżdżać, no to ja się zaczęłam starać właśnie o tą emeryturę. No i w końcu taka babka, którą poznałam w wieku mojej mamy, bardzo miła, bardzo fajna, była prawnikiem kiedyś, no i też pisała wiersze przez długi czas. I ona tak mnie namówiła właściwie, żebym wydała. Ja tak zaczęłam myśleć, a już tyle mi się tych nazbierało z tej kwarantanny, więc sobie pomyślałam, nie, to ja te wydrukuję, nie będę tych starych, tylko te. No i tak się zaczęło. I bo nie wiem, czy Państwo słyszeli wszyscy, ale Grażynka mówiła, że potrafiła dziennie pisać 6 wierszy. Tak, w czasie, na początku tej kwarantanny i zaczęłam się trochę martwić, że coś ze mną może nie jest tak, jak powinno być. To może masz wybrany jakiś wiersz z tego tomiku? Mam. To bardzo bym prosiła. Teraz proszę Państwa, chwila dla autorki. Nie wiem, czy dobre wiersze wybrałam, bo jest ciężko. Tyle tych wierszy, ale coś tam we mnie budzą i coś o czymś mi przypominają. Nie muszę znać karate. Jeszcze tam nie byłam. W kraju największych kontrastów i różnorodności. Zobaczyć kwitnące wiśnie wiosną, a jesienią ciepłe kolory klonów. Góry o wielu szczytach i wodę spadającą powoli w ogrodach zen. Poznać smak herbaty uczczonej w ceremonii jako element estetyki i filozofii. Widzieć symetrię w każdej strefie otoczenia, i poczuć znajome spełnienie. Uwielbiać formy stworzone z kwietnych materii według zasad ikebany. Zwolnić czas z kartką w ręku i wykreować coś, co można nazwać origami. Obok siebie tradycja i szalony postęp, robotyka i nieuchwytna szybkość pociągów. W domach, na kolanach, delikatne smakowanie potraw, a potem czytanie haiku. Każdy człowiek na wyspie Okinawa znajduje uśmiech, zadowolenie i sens życia. A w zamian ludzie żyją tu najdłużej na świecie i to jest fakt.
Tego nie ma w wierszu. Nie pragnąc więcej niż być dobrym i w zgodzie z naturą cieszyć się każdym dniem. To trochę tak, coś mi się wyśniło, coś później mi się tam przypomniało i tak powstał. Sen o przemijaniu. Maleńki wycinek nieba, mój własny, na chwilę. Leżę w łodzi, skrywając się przed następnym dniem. Dniem, kiedy odejdę. Dni tutaj płyną niezmiennie i zamiast karnawału panuje cisza, odbijająca każde słowo wielokrotnym echem między ścianami pałaców i znikające w lodziach głosy docierają bezimiennie. I nie wiem, czy chcą mnie przywołać, czy przestrzec. Boję się oderwać oczy od mego płatka niebios. Muzyka dźwięków oddala się, rozpływa i zanika. Strach podsuwa obraz odchodzącego świata w kadrze zalanych ulic i opuszczonych miejsc, bez ludzi i życia, w świadomości odeszłej epoki. Kołyszę się na wietrze. Niebo stało się jedyną odnośnią w ostatnim śnie, z którego obudzi mnie twarz nieznanego tancerza w przepięknej masce weneckiego szaleństwa. To znaczy to... No rozumiem, rozumiem, jasne, ale chodzi o to, że ten tomik wydany został po czasie kwarantanny i w międzyczasie przykra sytuacja, bo mama zmarła, tak? To był 20 rok, czy 21 jakoś? Teraz drugi rok jest, tak. Czyli 21. I wtedy dopiero postanowiłaś zmienić miejsce zamieszkania, tak? To znaczy... Czy już wcześniej myślałaś, że Wrocławka się jakoś... To znaczy... zaczęłam myśleć, że muszę coś z moim życiem zrobić. No i... jak mamy zabraknie, no i po prostu... zdecydowałam się, że od tej pory będę podróżować jak tylko mogę, jak najwięcej. No i najpierw sprzedałam dom w Anglii i kupiłam sobie mieszkanie. Sprzedałam dom przez internet, całkowicie. No, jedyna rzecz, która nie była przez internet, to była oryginalna umowa, którą musiałam wydrukować, podpisać i przesłać pocztą. I to zajęło 2 tygodnie. I to był najdłuższy element w całym tym procesie. No i później pojechałam na tydzień i zaraz pierwszego dnia drugie mieszkanie, okazuje się, że to jest to. A miałam 10 do obejrzenia. I kupiłaś od razu, tak. Tam, gdzie mieszkałaś, w Chesterfield, tak? Tak, kupiłaś Chesterfield. Mieszkanie. No na stare lata nie będę zmieniać miejsca, nie będę poznawać tam jakieś... Chociaż tutaj nikogo nie znam właściwie, oprócz ciebie chyba i tam jeszcze kilka osób. Tak, i kupiłam tam mieszkanie i właściwie cały czas myślałam, że to będzie takie moje, taka baza. No i później sprzedałam dom we Włocławku i wszystko porozdawałam, czego nie chciałam, nie? Nie myśląc, że jeszcze mi tam by się może przydało gdzieś. Także wszystko poszło. No, jak to się stało, że się znalazłaś w kursie? No, do tego chcemy nie dojść. Wiem. No tutaj mój przyjaciel Mirosław powiedział, słuchaj, zainwestuj, bo ty stracisz te wszystkie pieniądze, nie? No i tak zaczęłam myśleć, no i mówię, no może ma rację, może ma rację. No i tak zaczęłam oglądać różne miejsca. Tak, nawet tam koło Warszawy, ale już trochę pieniędzy już wydałam tam moim siostrzeńcom i siostrzenicom, więc już tak dużo nie miałam, więc myślę, nie, Warszawa za drogo, nad morzem za drogo, tu, tam i tak dalej, w końcu, no tutaj są fajne miejsca. Ale tak przyjechaliście jakoś przejazdem, czy do kogoś, czy to jak to było na tę ziemię płocką? Tak, wycieczka? Mieliśmy taką wycieczkę samochodową. Otóż mówiłeś, że w Polsce byliście i też rozważałaś chwilę. Nie, w Polanicy, przez tydzień, bo mieliśmy taki występ w Gorzanowie.
No i właśnie Ewa tam nam udostępniła swoje mieszkanie w Polanicy. Ale tak właściwie to ja tak nic nie znałam tutaj. No i później zaczęłam tak myśleć, no we Wrocławiu trochę osób znam, zawsze coś się dzieje. W ogóle Warszawa to mi taka nudna jest, w Warszawie nudno. Kraków też trochę taki nudny, nie? Ale Wrocław? Wrocław super. No i ciągle tutaj na koncerty przyjeżdżam, więc myślę, no może tutaj. No i tak zaczęłam szukać, ale najwięcej było w Wałbrzychu, ale Wałbrzych, no taki trochę ponury dla mnie był. No, i tak za daleko wszędzie, to za daleko. I młodzi starsi się proponują. Tak? To moja mama. No. Nie, ale wszędzie tak daleko. No i później już chyba... aha, i taka babka z agencji. Tam znalazłam coś w Lądku, ale się okazało, że nie ma tam kolei, więc powiedziałam, że nie, już nawet nie przyjadę. I ona do mnie zadzwoniła i mówi, że ma mieszkanie w Głodzku, czy jestem zainteresowana. A to już był tak przedostatni dzień przed moim wyjazdem, kiedy już myślałam, no dobra, to poczekam, jeszcze będę tak oglądać i może coś się wydarzy później. No i przyjechaliśmy tutaj i zobaczyliśmy to mieszkanie. W ogóle Kłodzko mi się spodobało bardzo, od razu jakieś takie, nie wiem, jakieś takie wibracje były, że to jest fajne miejsce. No i tak się stało, no i zobaczyłam mieszkanie, no kurczę, nie było takie dużo roboty w tym mieszkaniu, naprawdę, ale Kłodzko zrobiło na mnie takie wrażenie, że nie zanudzę się. Później doszłam do wniosku, że Polanica to jest za nudna. No bo tam właśnie tylko chodzą ci pensjonariusze, nie ma starego miasta, nie ma takich, nie? Zaraz jeszcze o poezji porozmawiamy na początek. No nieraz takie dziwne rzeczy przychodzą mi do głowy. Nie wiem nawet skąd, no akurat to wiem. Że to był taki obrazek, wiecie, jak są takie nakładki do herbaty, nie? Żeby herbatę postawić. I takie miałam takie kilka takich nakładek i na jednej był taki obrazek i on na mnie takie, nie wiem, jakieś takie wrażenie zrobił, że napisałam tam wiersz. Powrót. Nikt nie widział, jak wpłynęliśmy do Blisti. To jest taka wymyślona nazwa. Blisti. A może istnieje? Nie wiem. Było ciemno i pusto, lecz strach nie opuszczał naszych serc. Czekaliśmy, aż mgła zakryła żagle i odcięła brzeg portu. Nie potrafiliśmy upodobnić się do innych ludzi. Byliśmy wybrańcami bez wyboru. Tatuaże zabliźniły się na ranach tortur, wciąż jednak kolory litorytów krzyczały. Cierpieliśmy bez łez i okrzyków zemsty. Odebrano nam język i nie wiedzieliśmy już, czy nasza prawda pomoże odnaleźć początek, czy też koniec historii każdego z nas. Ktoś musiał poświęcić ułamek życia, zacisnąć pętlę ciaśniej, aż kłamstwo zaczęło błagać o litość i pokazać innym drugą twarz machinacji. Niedługo przyjdzie świt. Malujemy nasze ciała czarnym węglem. Białe szaty leżą gotowe. Rano wkroczymy w czarno-biały świat. Nasze zwycięstwo przywróci wszystkie kolory. Nie pytaj mnie o to, bo nie wiem, dlaczego tak to napisałam. Do przeczytania. Widzieć sobą. Oczy nigdy nie przestaną patrzeć na piękno w każdym momencie życia. Chcąc dotknąć i poznać odmienność w każdym przejawie i doświadczeniu. Czy wystarczy poczuć przyciąganie innego świata, potem jego piękno i doniosłość trwania? Istnieje przecież równolegle w paraboli znaczeń i odniesień ludzkich. Przetwarza istnienie ku doskonałości. Czasem niezrozumiałe i czekające odkrycia, a czasem trzeba wierzyć, że istnieje właśnie i tylko dla nas. Trochę rymowanek tutaj będzie. Żal mi chmur, które płaczą, bo łzy podlewają pustynie, na których nie urosną konwalie, a tylko one wiodą do mrocznych lasów zapomnienia. Przepraszam, tu nie ma rymowanek.
To nie ten. Okrywam się żalem jak płaszczem. Ukrywam, że to żal. Płaszcz płonie czerwienią, a ja drżę wewnątrz z zimna i zmieniam się w sopelek lodu w niczyjej ręce. Żal mi tylu rzeczy, a najbardziej tego, że żałuję. Żal jest jak napar z piołunu. Czym dłużej trwa, tym bardziej się go odczuwa. Nawet przy zmysłach splecionych w sztywny warkocz do ziemi. Czasem z żalu za kimś chcę krzyczeć, tak aby dźwięk przejął ten ciężar i roztrzaskał go o skały, gdzieś w pustelni pozostawionej w nicości oczekiwania. Ale ciężar nigdy mnie nie porzuca, bo wszystko ma ograniczenia, nawet wolność. Ktoś mi powiedział o wizji wszechświata. Żyję w świecie oddalonym od najbliższej galaktyki o tysiące lat świetlnych. Moje wizje są ograniczone do przestrzeni mego życia. Przez każdy dzień przenoszę pozbierane odłamki meteorów, rozbitych w krzywych zwierciadłach nie moich wizji. Ciężkie i jeszcze gorące pozostają w mych rękach jak pamięć nieważkości. Zamykam bramy wyobraźni. Wizja utraconej chwili staje się kluczem do przyszłości. Wszystko staje się i trwa w chwilach. Nie ma możliwości trwania w ciągłości. Życie to chwile zauważone, przeżyte i doznane. I tylko to, i aż tyle. Za mały świat dziś ujrzałam wokół mojego ciała. Skurczył się nagle ostatniej nocy, kiedy już spałam. Jak małe ziarnko znów zacznie rosnąć od dzisiaj rana, tylko się boję, że nowa przestrzeń nie będzie nigdy już taka sama. Dopóki czas leży w łóżku, cykając cicho chwilę czekania, może spróbuję znaleźć swe miejsce w drodze do rana. Dzisiaj rozumiem, gdy mówisz, świat to za mały, a jeszcze wczoraj było inaczej. Choć ty nalegasz, nic się nie stało. Uluru. To takie moje no, piękne wspomnienie z Australii. Uluru. W kurzu czerwonego dymu pustynny duch z twarzą oznaczoną białymi liniami przebiega wiele śladów na mapie swojego umysłu. Czerwone myśli tworzą niewidoczne ścieżki w czerwonym piasku. Czerwony monolit pradawnych skał wyrasta nagle w błysku zachodzącego słońca i dźwięk żywych historii maluje cienie odchodzących chwil. Echo wiecznego podążania aborygeńskich cieni przywołuje spokój odpoczynku dusz. Cisza przybywa z ciemnością, monolit okrywa noc, światło zmienia linię odbicia w krawędziach skał. Ktoś szuka sensu istnienia. Na krańcu pustyni zasypia Uluru. Święte miejsce, tu powstał świat. Śnieg i wiatr od rana i coś się dzieje w kompletnej ciszy. Wiatr namalował w śniegu nową mapę świata. W szoku zobaczyłam Australię sąsiadującą ze Słowacją. W środku wystawał duży czerwony kamień. Ucieszyłam się na myśl zachodu słońca odbitego w śniegu i do tego przez pryzmat czerwonej skały. Sahara rozciągała się aż do garażu i tylko gdzieś na krańcach wydm, jak piaskowych wzgórz, leżał śnieg w żółtym kolorze. Morza i góry trudno było odgadnąć z jednego koloru. Biała mapa była niespodziewaną szansą. Wszystko mogło się zdarzyć, wszystko mogło się odmienić. Granice, kształty, wielkości, nazwy. Mogliśmy wybierać, gdzie zostać. I gdzie tylko wędrować, bez nazywania państw, bez dokumentów i bez bagażu. A jutro? Cóż,
Dzisiaj nie trzeba było o nim myśleć. Przed spotkaniem nie zdążyłam jeszcze jakiejś krytyczno-literackiej tutaj dokonać analizy. Natomiast jeszcze mnie jedna rzecz tak zaciekawiła u ciebie, w tym co piszesz. Znaczy zaciekawiło mnie to, czy... jakby to powiedzieć? Czy te twoje wiersze się rozwijają? Czy masz takie poczucie, że jako autorka od tego pierwszego tomiku piszesz coraz lepiej? Nie wiem, zmienia się to twoje pisanie jakoś? No tak jak mówię, znam tylko ten ostatni, a to są wiersze praktycznie z tego samego okresu, no więc... Wiem, że się zmieniają. Czy są lepsze, nie wiem. Ale sama masz takie poczucie, że idziesz w jakimś kierunku, tak? I że to ta poezja jest trochę inna od tej pierwszej? To znaczy mam wrażenie, że jest inna. Tak, tak. Na przykład na początku więcej napisałam kilka utworów właśnie takich, może w przenośni, które odnosiły się do tego czasu kwarantanny, do COVID-a i tak dalej. Jak ludzie to przeżywali, ale niektóre były tak po prostu nie tak wyraźnie powiedziane, że to o to się rozchodziło, ale ludzie byli bardzo samotni, prawda, nie mogli wychodzić z domu. Był król, co zwał się Groźną Twarzą. Znał wszystkie złe zaklęcia spojrzeń i groźby, o których tylko marzał. I rządził krajem jak zły bożek. Muszę powinnam od razu powiedzieć, że tutaj tak w nikogo nie strzelam. Miał córkę, ale wolał kota. Kot brodę golił mu od rana, żona mieszkała tylko kątem i cały dzień włosy czesała. W lustrze odbicia swego szukał, bo był facetem z krwi i kości. Nożami rzucał w bramy zamku i całe noce więził gości. Aż kiedyś kot się strasznie wkurzył i z nosa dym mu poszedł szary i zdanie po angielsku padło: change, oddaj i nie zawracaj mi gitary. Cisza nastała w całym zamku. Córka wyjęła z rąk różaniec. Boże mój słodki, przyszła zmiana, załóżcie ojcu trzy kaganiec. Kot stał się władcą, pies stańczykiem, żona wróciła do komnaty, córka włożyła duży dekolt i odwiedziła wieś za światy. A tam poznała Kryszny ducha, przywdziała kolorowe sari, przestała pić, jeść mięso, palić, a seks był z mężem jak na fali. Kot był zaś starym liberałem, miał tolerancję w całym wąsie, milczał lub miauczał swoim ciałem, a gdy miał dość, krzywił się w dąsie. I morał bajki tutaj mamy, dla wszystkich ludzi, no i kotów. Czasem kot lepszy jako władca, ludziom stukniętym się na potoczy. Nie, ja pewnie jeszcze nie byłam. Okay. Nie powiedziałam w tym wierszu, że nie byłam. Ale że dużo jakby... Są też, są takie... Znaczy, bo to jest tak, że jak ty piszesz na przykład wiersz, to masz... on ci się pojawia od razu w momencie, kiedy coś zobaczysz? Czy ty to sobie przetrawiasz gdzieś i dopiero siadasz wieczorem na przykład i piszesz? Nie, ja doszłam do tego, że... Ja muszę od razu pisać, jak mi to przychodzi do głowy, bo już miałam coś w głowie i szłam. Przyszłam z powrotem i już uciekło. Uciekło. Więc teraz nawet masz jak idzie... Masz notesik w telefonie? Czy w telefonie. I teraz już miałam takie okazje, że nawet jak idę i coś mi przyjdzie do głowy, to ja staję i to piszę. Mogę nie skończyć, może później coś dokończę, ale staram się od razu. A dużo na przykład poprawek wprowadzasz do swoich wierszy? Są takie wiersze, w których prawie nic nie poprawiam, a są takie wiersze, że ciągle coś tam poprawiam, wiesz? Bo ostatnio mieliśmy spotkanie z poetką, która właśnie powiedziała, że na w ogóle nie poprawia swoich wierszy. Znaczy jak on powstanie, to on już jest gotowy i taki spełniony. Ja właśnie tak dużo też mam takich, że po prostu przypływają i ja je piszę i już są.
Ale są też takie, ostatnio teraz jak wróciłam, taki cały czas coś mi tak nie grało, coś zmieniałam i zmieniałam, w końcu mówię, nie, trudno, już go puszczam, bo już mam go dosyć. Ale jeśli chodzi o przyczyny, to ja już mam takie skojarzenia, na przykład spotkanie kogoś, w pociągu kogoś zobaczyłam, przechodziłam, zobaczyłam jakieś na przykład maki i to mi przyszło piękne zdjęcie, do tego napisałam. Książkę przeczytałam, coś było w tym, ktoś coś powiedział. Także te wiersze powstają, oczywiście jak jestem gdzieś indziej, no to piszę o tym, co tam widzę, nie, jak akurat. Ale tak normalnie, no to ja nie wiem kiedy. Czasami po prostu... Znaczy to nie jest rytuał pisania, tylko jakby takie natchnienie, które... No tak, wena chyba to jest, bo ja teraz ostatnio tak myślę, już miałam kilka razy takie coś, że myślę, Boże, przecież ja już chyba o wszystkim napisałam, ja już chyba już więcej nic nie napiszę, bo co ja tutaj napiszę, jeszcze tyle tych wierszy powstało. Nie no, ja nie, już na pewno nie napiszę, a nieraz tak jest, że wiesz, no ja sobie wprowadziłam tą dyscyplinę, że wrzucam to na Facebooka, tak? No bo już miałam nie wrzucać, no ale kilka osób mi się pyta, kiedy tam wiersz będzie i tak dalej, no więc wrzucam nadal. I to jest taka dyscyplina, że ja teraz sobie tak wyznaczyłam, dobra, już nawet jak mam wcześniej wiersz napisany, to czekam 3 dni. A czasami, no jak mam już 2 albo 3, no to już wrzucę wcześniej. Ale czasami nie mam. Do ostatniej chwili tak myślę, Boże, ja w ogóle nie wiem, co tu napisać, nie? O czym? Ja chyba nic teraz nie napiszę. Może zwiększę ten okres teraz, nie? Do 5 dni albo coś takiego. Ale nie, w końcu przychodzi coś, tak. A to, czy piszesz po angielsku czy po polsku, to to jest praktyczne takie rozróżnienie, że na przykład znajomi Anglicy mogliby przeczytać twoje wiersze, tak? Czytają też, tak. No właśnie, tak. Ale to angielskie chyba, bo nie tłumaczysz. Nie, wiesz co, Facebook tłumaczy na języki, także ja wiem, no tak, że oni moje polskie też czytają, ale jest taka sprawa, że najpierw tylko pisałam, jak byłam w Anglii, po angielsku, a w Polsce po polsku. No ale później doszłam do wniosku, że taka jest za duży brak równowagi. Więc teraz jak jestem za granicą, nieważne gdzie, piszę po angielsku. Jak jestem w Polsce, piszę po polsku. Nie tłumaczę, normalnie nie tłumaczę ani z polskiego na angielski, ani z angielskiego na polski, ale przydarzyło mi się tam przetłumaczyć z polskiego na angielski i w drugą stronę, bo tam jakiś konkurs był. Ale tak normalnie to nie, bo w ogóle te wiersze jakieś takie inne są. Wiesz? Takie inne, takie, nie wiem, po prostu niech zostaną, jakie są. Tak jak powstały, nie? W twojej głowie. Tak. A powiedz mi, a masz jakieś, znaczy takie inspiracje literackie, jakiś ulubiony autor na przykład, albo ktoś, kogo taki niedościgły wzór jakiś, że chciałabyś taką poetką być jak, albo takim poetką jak? No uwielbiam Szymborską na przykład. Uwielbiam ją dlatego, że... stworzyła wiersze właściwie często z niczego, nie? I tak naprawdę. Sami, i niby z takiej codzienności też, ale te wiersze mają taki głęboki oddźwięk. I właściwie, no nie wiem, wiesz, jest bardzo dużo jej wierszy, które jak gdyby oddają to, co tobie się przydarza, nie? W życiu. Akurat może nie masz kota, ale gdybyś miała kota... No, ale gdybyś miała kota, no to tak jak ona byś myślała, jak można zostawić kota samego i umrzeć, prawda? Co ten kot zrobi? Jak on to przeżyje? Także bardzo ją lubię. Niektóre Miłosza, a resztę to tak mam, no, lubię na przykład część, tak samo jak z muzyką. Ja to, że go słuchasz na przykład teraz? No, powiem ci, że bardzo słucham tekstów. Naprawdę, dla mnie to jest najlepszy utwór, kiedy tekst i muzyka się zgadzają, tak? Bo jak muzyka jest słaba, a tekst dobry, to mówię, Boże, po co oni tą muzykę dodali, nie? Albo jeśli muzyka jest świetna, a tekst, bo na przykład dla mnie opera,
nie lubię chodzić na opery, przyznam się, dlatego że nie mogę zrozumieć tekstu. I psuje mi muzykę po prostu, tekst, znaczy śpiewanie. Ale przeważnie to jest tak, że lubię niektóre utwory, niektórych, a tak, żeby wszystkie, to chyba nie ma, ale to chyba nie ma tak. Rzadko kiedy tak się zdarza, że się lubi. No, ale mam takich uwielbianych przez całe życie. To jest taka Ewa Demarczyk. Wszystkie prawie jej teksty znam, ja śpiewałam. Okudżawa, była Okudżawa i na przykład jego uwielbiam, poezję. A w oryginale czy w tłumaczeniach? Też do w oryginale zresztą. Też, tak, w oryginale znam i, i po prostu on w takich prostych słowach takie głębokie prawdy o życiu porusza. No to jest niesamowite dla mnie. No i Marek Rechuta oczywiście. I z kapeli, no zgadnij. Nie mam pojęcia. Breakout. Breakout, okej. Okay. To bym nie wpadła. Nie wpadłabyś na to? O, muzyka super. No i szczególnie ona. Kuba Sińska to jest po prostu dla mnie głos bezprecedensowy. A teraz jestem fanką Zakopower. Byliśmy na ich koncercie w niedzielę. Mówię ci, jak się ludzie bawili. No, jedną trzecią koncertu wszyscy stali, trochę tam tańczyli, śpiewali też, no cudownie, nie? Mirek? Proszę Państwa, bo zaraz będziemy, myślę, już kończyć. Myślę, że...